Siemaneczko, z tej strony Adam i witam was ponownie w kolejnym odcinku z gry Speedway Challenge 2024. Dzisiaj spróbujemy karierę. Tak, karierę Abiego. Zobaczymy, jak mu tutaj pójdzie. Ale zanim przejdziemy do kariery, to niektórzy z was pisali, że mają problem ze zmianą nazwisk. Ja nie wiem, i taki error nie wyskoczył. U mnie wszystkie nazwiska śmigają. Poza jednym. Tak naprawdę wyzwania się nie zmieniły. Nie wiem dlaczego. Na przykład jak sobie wchodzimy w szybką grę. Pierwsza liga, oczywiście tu pierwsza liga, niech będzie, tu na chwilę zrobimy tak, żeby wam pokazać, obojętnie jaki tor. No i mamy Lublin, proszę bardzo, Zmarzlik, Cierniak, Lindgren, Holder, Kubera, Przyjemski, Bańbor i Jaworski. I przechodzimy sobie do Wrocławian, Łaguta, Kowalski, Janowski, Wufinden, Biuli, Krawczyk, Seniuk i Gusts. Także tutaj wszystko pięknie działa. Tak jak powiedziałem, w wyzwaniach nie działa. No ale pokażę wam też, że zaraz w karierze też działa, bo tylko chciałem to sprawdzić. No dobra, zaczynamy nową. Imię oczywiście Adam. Zagramy. Adam, zagramy 16-latek. Widzicie, możecie wziąć też istniejącego zawodnika. Klasyczny, bo nie będziemy wydawać kasy. Liga Krajowa, bo zaczynamy od samego dołu. Biorę Polonię Piłek. Kto z was nie wie, jestem oczywiście fanem Polonii Bydgoszcz. No ale jeździ ligę wyżej, więc nie będziemy robić. Tutaj jest taka fajna też opcja, że możemy sobie na przykład zmienić nazwę Krajowej Ligi, czy też juniorów zmienić ligi. To jest ciekawe. Albo stworzyć sobie swój własny klub i w nim jeździć. Więc są różne opcje. Składy. I tutaj mamy początek sezonu albo aktualne. Biorę aktualne. Poziom jazdy. Biorę na trudny. Finanse to biorę, albo nie, wiecie co, weźmiemy sobie normalny, czy trudny, poziom jazdy. Nie, wezmę trudny, jak ryzykować, to ryzykować, finanse weźmiemy na łatwe. No i uwaga, klikamy, 60 tysięcy dostaliśmy na dzień dobry, no i tutaj mówię, proszę, są kontrakty. No oczywiście menadżerowie, nieko Olafa Zięby nie będziemy na razie kontraktować, transfery. No i zobaczcie, tutaj nazwiska są Biuli, Kertz, Litsi, Bludorn i tak dalej, i tak dalej. Tak samo tutaj zawodnicy, proszę bardzo, Łaguta, Macen, Kołodzic, Epidinow, Zmarzlik. Wszyscy są zmienieni. Tu jest lista zawodów, no to tak jak pamiętacie z poprzednich wersji, tu się nic nie zmienia. Dalej mamy zawodnik, no to tak jak on wygląda. 20% ocena ogólna i to jest bardzo ważna zmiana, tak? Zaraz wam pokażę. Dlaczego? Bo na przykład jak wchodzimy sobie w sklep, chcielibyśmy kupić silnik. Najlepszy, na tor przyczepny, poziom 5. Kup i uwaga, wymagany poziom 85. Ja nie wiem, czy w poprzedniej wersji było, ale jak ja wcześniej grałem, to czegoś takiego nie było. I wyobraźcie sobie, że my nie możemy kupić nawet tego, to jest ten uniwersalny pierwszy, tego drugiego za 10 tysięcy bez poziomu, bo też trzeba mieć 65. Więc tak zrobili, więc bez sensu jest kupować silnik, bo my jeden silnik przecież mamy. I mamy ten podstawowy, który później możemy sobie kupić. Ja już wam pokazuję ten. Ten, który w sklepie tutaj jest za 5 tysięcy, to zawsze 5 zaoszczędzone. My oczywiście sobie go zupgrade'ujemy, więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i tyle, co mogliśmy wyciągnąć z naszej fury. Dalej, kupimy sobie na pewno, wchodzimy do sklepu, bo teraz bardzo ważne rzeczy. Zaczniemy tak, przednia opona, najlepsza. To są grosze tak naprawdę. Tylna opona. Opony są bardzo ważne. To jest przyczepność, tak? Czyli jak bardzo będziemy, że tak powiem, na trasie się ścigać. Więc kupujemy przyczepny, ciach, jedna, na tor normalny, jedna i na tor twardy również jedna. Dalej przechodzimy. Zapłon bierzemy najlepszy. Muszę uważać na kasę, bo tutaj wiecie... Łańcuszek sprzęgłowy też najlepszy. No i zagadkę miałem tutaj, co zrobić wam powiem ze sprzęgłem. I wymyśliłem sobie, bo jeżeli byśmy chcieli wziąć sprzęgła, a to jest start, to jest bardzo dobrze. I w ogóle rozpędzanie motocykla też na trasie, nie? Przyczepny, jeżeli byśmy chcieli wziąć na poziom trzeci, czyli najwyższy i kupić, to jest 15 tysięcy. My mamy 37, czyli na 3 tory nie starczyłoby. Więc sobie tak rozkminiłem, że jakbyśmy wzięli na poziom drugi i kupili, to jest 10 tysięcy, czyli na 3 jeszcze 7200 by zostało. I też tak robimy. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy zły, to się okaże w praniu, więc tak. Przyczepny mamy. Normalny mamy. I kupujemy jeszcze na twardy
mamy i 7200 zostało. No niedużo, prawda? Powiedziałbym szczerze nawet, że bardzo mało. Taki myk, co można jeszcze tutaj zrobić, to są finanse. No i tutaj możemy sobie te nasze, które zbieramy tak ciężko, te gemsy, tak to nazwę, wymienić. Ja w tej chwili bym dostał 149 tysięcy tych takich, co i wtedy na silniki by mnie było stać, ale bez sensu, więc nie wymieniam. Ewentualnie możemy tu ze sponsorem pogadać. Sponsor zaprasza cię do domu, by obejrzeć nudny film. Jeśli obejrzysz go do końca, być może cię wspomoże. Zgadzasz się? No oczywiście, że się zgadzam. I aż 120 mi dał. Na browar będzie pomeczowy, tak? Więc tak to tutaj wygląda. Wiadomości, cześć, zapoznaj się z menu, naciśnij przycisk z ikonką motocykla, kiedy będziesz gotowy. No to fajnie. Transport, to też jest bardzo ważna rzecz. My na początku mamy tylko dwa miejsca. I, ale no właśnie, przede wszystkim motocykl, no to ja bym się udał tutaj, garaż. No tak, silnik już mamy, ale teraz tak. Zaczniemy sobie od normalnego toru. Oczywiście tutaj zapłon najlepszy, łańcuszek też co kupiliśmy najlepszy, przednia opona najlepsza i tutaj trzeba wziąć tak samo jak wzięliśmy właśnie sobie sprzęgiełko na normalny, to bierzemy też na normalny tylną oponę. I dalej, tak jak powiedziałem wam, bardzo ważny transport. Tutaj już mamy na tor przyczepny, mógłbym właśnie to usunę do garażu. I albo na przyczepny, albo na twardy. No ja lubię tory przyczepne, więc my sobie weźmiemy zapas na tor przyczepny. Czyli mamy na normalny w motocyklu, na przyczepny w transporcie. Jak będzie twardy, to jest dupa, że tak powiem, jesteśmy w dupie. Okej, okay, poziom 20, jak widzicie. Teraz nic innego nie pozostaje, no jak po prostu zdać licencję. Czy to się uda? To się okaże. No i uwaga, jest wiadomość, dzisiaj jest twój ważny dzień, aby zdać egzamin musisz ukończyć wszystkie 4 biegi, otrzymasz wtedy licencję Jet i zostaniesz prawdziwym żużlowcem. To się zaraz okaże. No dobra, to lecimy. Opole, tor w Opolu, jak widzicie, tor normalny. Fajnie, bo tutaj to pokazują, to jest twardy, normalny, przyczepny. My akurat mamy w samym motocyklu na tor normalny, więc już jest 40% sukcesu. Ale żeby był pełen sukces, to musimy te 4 biegi dojechać po prostu. Dojechać, nawet możemy być czwarty, ale dojechać wtedy zdajemy licencję Jet. I to jest właśnie nasz dzisiejszy cel. Więc wszystko jest ustawione. A jeszcze wam pokażę taką ciekawostkę. Zobaczcie, jakbyśmy chcieli tutaj się cofnąć, tak jak to było w poprzednich, i zmieniać sobie w motocyklu. Dupa. My już nie możemy wejść sobie w garaż, my już jesteśmy tak jakby na zawodach. I to jest dobre, i to jest dobre, bo tak to powinno być od początku, a nie, że... Ja wiem, była oszczędność pieniędzy wtedy, bo nie było trzeba kupować, tylko sprawdziliśmy, jaki tor jest potrzebny i wtedy te części, które są potrzebne na ten tor, wymienialiśmy, jakby jak kasy było mało. A tak, no nic, lecimy. Tak jak widzicie, tor normalny, wszystko gotowe. Co tu? Dominik Górski, Noan Laurent i Andrzej Bukowski. Tor w Opolu. Kask niebieski, wszystko gotowe, motocykl sprawdzę jeszcze raz, jest tak jak ma być. Czy ten silniczek pojedzie? To zobaczymy. Tor w Opolu. Przede wszystkim to, co powiedziałem, skupić się, żeby dojechać. Oj, zostałem na starcie mocno, ale walczę, to w miarę szeroki ten... I cicho, cicho, bo jest szansa, chociaż oni mnie tutaj... Jeden leży, wyścig przerwany. Bukowski wykluczony. Była adrenalinka. Pierwsze koty za płoty. Zmiana kolejnki. Spróbujemy wyskoczyć z tego startu. Ale nie, tutaj w białym kasku. Rewelacyjnie pojechał kolega. A my na razie na drugim miejscu. Nie ma co szarżować. Tak jak powiedziałem, grunt to po prostu dojechać. Widać, że wie, co jest 5. Laurent. Tor w Opolu. Widzimy trawka piękna. On idzie szeroko. My tak szeroko lepiej nie będziemy podróżować na razie. Ale troszeczkę jakby się zbliżył do niego. Nie, dobra. Drugie miejsce, nie jest źle. Laurent wygrał, ale 2 punkty, tak jak powiedziałem, tu najważniejsze jest zdać tą licencję, nie?
Dobra, lecimy drugi wyścig. Drugi wyścig, jedziemy z pola trzeciego w białym kasku. Więc poznaliśmy tor. Szybko puścił, cała czwórka bardzo równo. Spróbowałem się założyć, idę teraz przy krawężniczku. Czy to mnie poniesie? Na razie jestem pierwszy. Ale tutaj już mnie atakuje. W żółtym kasku pewnie to jest Laurent. Tak jest. Nie chcę tu za bardzo się w jakąś walkę z nim. Jeżeli jest zdecydowanie szybszy, to ja nic tutaj nie zrobię. Ja chcę po prostu dojechać. Teraz ładnie takie nożyce zrobiłem. Ale korci mnie, żeby próbować jeszcze szerzej, ale gdzieś z tyłu głowy mam, że to jest, wiecie, to jest po prostu, żeby zdać tą licencję. Teraz popełnił błąd, zbliżyłem się bardzo. No ale dwa. Kolejny raz na dystansie pokonał mnie. Ale dwa punkty, piechotą nie chodzą. Za nie też dostajemy punkty SCP. Jeszcze dwa biegi. Dwa biegi dojechać. Dobra, no to lecimy. Gdzieś tu pod bandę się ustawię. Może uda się wyskoczyć i zamknąć wszystkich. Dobry start. Ale teraz tutaj mocno mnie atakują. Ale na razie po pierwszym okrążeniu Adam jest na prowadzeniu. Tutaj Bukowski. Ale cała trójka mnie goni. No kurczę, wolę uciekać. Spokojnie jeszcze, kurde. Trzecie okrążenie zacząłem, a oni już się zbliżają. Spokój, spokój i opanowanie. Ale już w czerwonym kasku mnie tutaj atakuje. Czy jeszcze go założę? Tak, założyłem, tylko czy on będzie miał po prostu lepszą... Nie, dojadę! Mamy to, udało się tego Laurenta przebiec. Mamy trójkę. I jest pięknie, powiedzcie, że nie. Dobra, jeszcze jeden bieg, teraz już na spokojnie. Czy ja tak mówię, co bieg, nie? Dobrze, jeszcze bieg dojechać i zdalibyśmy tą licencję, jakże ważną. Żeby móc później się bawić. Wyścig przerwany w żółtym kasku. Kto? Górski w taśmę wjechał. Szkoda, że nie Laurent. Mamy decydujące starcie z Laurentem. Ale to jest nieistotne, mówię wam. Dobry start. Chociaż tutaj idą chłopaki po szerokie, a ja przy tym krawężniczku środkiem toru i jestem na pierwszym miejscu. Ale mnie teraz tutaj przyatakowali. Kurde. Ale teraz pod same baloty tutaj próbuję przyblokowywać ich tu na wejściu w łuk. No teraz się nie udało, właśnie zostawiłem mu za dużo miejsca. Już mnie wyprzedził. Ale jeszcze, ach, próbuję po tym krawężniku ciąć go. Idę, udało się, dobry atak. On jeszcze spróbuje skontrować. Przytrzymałem ten krawędzik, nie dałem mu wejść pod łokieć i mamy to! Mamy trójeczkę! I znowu pokonany Laurent, czyli remis mamy z Laurentem i pięknie, a to był czwarty wyścig, więc podejrzewam, zdaliśmy licencję. Zdaliśmy licencję, czy będzie jeszcze jeden bieg? Nie, i pierwsze miejsce nawet! Dwie dwójki, dwie trójki, czy może być lepiej? No pewnie, że może, ale jest git, jest grubo. 21 tysięcy od razu dostaliśmy, no to mamy kasę. Jesteśmy, proszę, pojawiło się Polonia Piła 24. Wiadomość. Gratulacje, zostałeś prawdziwym żużlowcem. Podpisaj swój pierwszy zawodowy kontrakt z zespołem Enea Polonia Piła. No już nie Enea, to powinni zlikwidować. No nic, dobra. To mamy. No to co teraz tak naprawdę? Lista zawodów, to nie. Kalendarz też powinien być, nie? Ale nie widzę. Jak wezmę to, to co tu jest? Polska Liga Krajowa Juniorów, runda druga, dzisiejsze zawody. A, tutaj są, dobra. I teraz tak, okej, okay, jak sobie wejdę? A, tu jest kalendarz, tak? Runda pierwsza, Landshut, Gniezno. A nie, dobra.
A runda druga. Piła tutaj. Czyli dałga w pils. No to widzicie. To tak sobie możemy zobaczyć. Dobra. Mamy 20 tysięcy. Jak motocykl wygląda? Jak tutaj furki wyglądają? Nie to. Garaż, chłopie. No tylna opona się ładnie złożyła, nie? Więc sobie na pewno... Ja wolę mieć... To musi być nówka. To nie ma tutaj co oszczędzać na tym. 500 to nie jest tak dużo, więc to sobie oczywiście tą sprzedajemy za 187. My kupujemy właśnie tą zieloną. Zamontowana jest. 28 tysięcy, się tak zastanawiam. Czy nie, czy coś jeszcze sobie nie ulepszyć w takim razie? Co my tu mamy, tak? Zapłon, ulepszenie na trójkę, ile kosztuje? 5 tysięcy. To nie jest głupi pomysł, wam powiem, wiecie? Dobra, spróbujemy. Spróbujemy, od razu też ulepszymy wszystkie. Kasy nie zostanie, ale coś tam jest. Dobra, to tak wygląda, to lecimy na te zawody. Nic nie zmieniam, jak będzie tor, kurczę, jakiś nie tak jest, no to po prostu no nie pojedziemy. No transport, ewentualnie mógłbym ulepszyć ten transport, bo ulepszenie kosztuje 10 tysięcy, ale wtedy mam na cały sprzęt, nie, miejsce, a tak to troszkę ryzykujemy. Nie, ale dobra, na razie nie ulepszam. Muszę oszczędzać finanse. A właśnie, czy sponsor chce iść ze mną? Tak. O, i dał mi 228 tym razem. No proszę, sponsor zadowolony. Dobra, lecimy z tym. Uwaga, zobaczymy gdzie. Tor normalny, udało się znowu. Znowu się udało. Więc lecimy w Dałga w Pils, tak jak mówiłem. Krakowem. No, zobaczymy teraz, jak ta rywalizacja będzie wyglądała już w prawdziwych zawodach, co nie? Dobra. Startujemy. Pozostały czas. Nie, ja chcę pominąć. Tak. My nie chcemy, tylko teraz tutaj... A, czyli tam mogłem tylko motocykl zmienić. Okej, to też warto... Warto sobie, że tak powiem, zapamiętać, że... Że już przed... Aha, że w trakcie zawodów motocykla już nie, no to przecież można zmienić, powinno być. No ale dobra, na razie jedziemy. A co, nie ma mnie? Następny bieg gracza. No w końcu jadę, w biegu trzecim. No, a jest motocykl zmiana, ale tutaj my nic nie zmieniamy. Tor był normalny, tak? Dobrze mówię, tak. Więc śmigamy. Ale mamy kombinezonik. Jestem ciekawy, jak to sprzęgiełko. No, nie za dobrze na razie, chociaż teraz powinno coś dać na prostej. Nie, tutaj naprawdę na razie to nie jest wcale takie hop-siup. Kurde, chciałem przejechać taką dzidą, takim szczurem. Ale walka jak normalnie w Grand Prix. Fajny tor w Dałga Pils, ale niestety za szeroko. Ach, kurde, po całym torze jeżdżę, to też nie jest dobre, ciężko mi się do nich zbliżyć. Mniej wyłamanym motocyklem zaszprycowali mnie. Jeden punkcik. Ej, no jeden punkcik, no ale wiecie, no początki, prawda? Nie ma co. Dobra. Jeden punkcik, z kim wygrałem? Z Cyrmanem jakimś, dobra. Ile mamy, ale prowadzimy. 15 punktów mamy, także jest dobrze. Oni też tutaj biegu swojego nie wygrali, więc kto wie, może w końcu będę miał jakiś słabszy. Skupienie. Dobry start, średni, próbujemy założyć, ale czwarty, nie ma miejsca, niestety.
Próbuję znaleźć troszkę miejsca. Teraz piękny maner, wypuściłem ich w maliny. Za szeroko, muszę uważać na wyjściu, bo właśnie chciałem powiedzieć, takie wejście to nie było wcale takie mądre. Za szeroko idę, za szeroko. Teraz tutaj, to on wyprawia. Oni muszą też trochę hamować. To nie może iść tak, że oni... Celowałem mu w koło. Jeszcze powalczymy, ale jest naprawdę świetny, świetna waleczka. Te zawody, kurde, krajowe i szansa teraz na pierwsze miejsce. Wypchnij, kurcze, go przyblokuj i dojedziemy to. Mamy 3 punkty, ale po jakiej walce, po jakiej walce. Kibice patrzą, co to za młody chłopak jedzie, ten Adam zagramy, nie? No jest grubo i mamy trójeczkę, po jakiej pięknej walce. Nie ma to tamto. No i dobra, lecimy. Trzeci nasz występ. Kaolin, Slimek i nie wiem kto tam był, chyba Bachuber. Porozstawiałem po kątach zawodników? Nie, pokazali mi teraz, gdzie raki zimują. Szprycą dostałem. Ale jeszcze nie daję za wygraną. Jeszcze się tutaj zbliżam, już mu siedzę na ogonie. Wjeżdżają mi na prosty, ja muszę takimi szczurami tutaj zrzutkę musiałem zrzucić, bo już nic nie widziałem. Teraz kontratakuj, kontratakuj. Aj kurcze, przesadziłem, wyścig przerwany. Limek wykluczony. Całe szczęście. Tak, to jest Bachuber. Dobrze, że nie było kontuzji, jest sprzęt co prawda trochę dostał. Ale ten tam przyciął dzidę. Dobra, na razie na drugim miejscu przed Kaolinca. Chociaż Bachuber z przodu, daleko z przodu bym powiedział, ale jeszcze nie daje za wygraną. Trochę za bardzo przy krawężniku, muszę uważać na Kaolinca. Źle wchodzę w te łuki. Ale jeszcze nie ma sposobności, by mnie dobrze przeatakować. Bachuber to wygrywa. Nie, jeszcze jest jedno okrążenie. A my duża szansa na to, że dopiszemy tutaj 2 punkty. Tak jest. Lekko podnieśliśmy koło, ale spokojnie. 1-3-2, no nie jest najgorzej, nie? Dobra, co mamy teraz? Ile prowadzimy? 20, no 22. O, to tutaj kurde rządzimy, wam powiem, w tej lidze. 28 punktów. No, tu powinienem sobie poradzić, tak patrzę po punktach. Tutaj powinna być trójeczka. I zaraz zobaczymy. Start najlepszy, tak jest, start najlepszy, już szukam tej najlepszej ścieżki. Jednak mi tutaj wjechali, oj, mocno w bandę uderzyłem, muszę uważać na takie rzeczy, bo to wiecie. Miało być łatwo i przyjemnie, ale wcale nie jest, teraz ładnie przechodzę na drugie miejsce. Próbuję tutaj wywieźć ten w żółtym kasku, nas wszystkich blokuje. I znowu próbuję tutaj z nim walczyć, ale on mnie blokuje, więc po szerokiej napędzę się na tyle, żeby iść mu za koło. Nie, on znowu to świetnie mnie przeczytał. Tak jest, teraz znakomite nożyce. I już tego nie oddam. Już tego nie oddam. Zrzutka poszła w ruch. Mamy to, mamy. Jedziemy po kolejną trójkę, po drugą trójkę w dzisiejszych zawodach. Tak jest. Tak jest. Brawo. Po fajnej walce. Prawdę. No i dobrze. Fajny ten tor. W ogóle podoba mi się, tutaj wam powiem. Okej, okay, lecimy dalej. Następny bieg. O jejka, Bachuber znowu. Juchno i ten sokłok. Ej, no niedobrze wam powiem.
No tu będzie ciężko, to zerówka, tak pachnie mi tak zerówką. No na do widzenia, chociaż nie chciałbym. Start minimalnie, nie no nie tak minimalnie, ale oni się tam wywożą. Oni się wywożą, ja zamknąłem w białym kasku kolegę. Nie chciałbym tutaj mieć zerówki mimo wszystko, ja wiem, że oni są bardziej doświadczeni. Lepiej jeżdżą, a my po prostu, kurde, jak tajmerzy, no uczymy się. Mógłbym jeszcze właśnie bardziej tym prostym motocyklem, zasypali mnie już szprycą. Wolę nie zmieniać, bo wiecie, że jak zmieniasz po prostu zrywkę, teraz za bardzo przy kredzie, to w takim, jak on zmienia tą zrywkę, to przez chwilę nie masz możliwości sterowania nim. Ale chyba jednak ten jeden punkt dowiozę. Tak, punkcik mam, więc ja jestem zadowolony. 10 punktów. Kto by tyle nie chciał. No i git. I git majonez, dobra. Koniec zawodu, wygrywamy 42 punkty, kłaniam się nisko. Ja zrobiłem, proszę bardzo, tylko Grzeszczyk od nas był lepszy. Raz wykluczone, tak to same trójki, no. Wypior, 10. Konrad Pawłowski, 10. My, 10. To za młodzież w pile. Łocie, panie. 300, no to mało, ty my nawet na oponę nie zarobiliśmy. Kibice są pod wrażeniem twojej jazdy w biegu 20 w ostatnich zawodach. Co tutaj dalej? Media w 9. Są, wszyscy są pod wrażeniem. Problem jest taki, że wy kasy mi za to nie dajcie. Poziom 30 już mi wskoczył. Finanse, sponsor chce. Nikt nie chce ze mną. Ja pierniczę, co za szkoda. Dobra, klikamy. Wiadomości. Indywidualne mistrzostwa ligi, Polska Krajowa Żylowa, dać dobiegły końca, Kasper Gomulski zwycięzcą. No proszę, Paweł Siemiąc, a nie zmieniłem tutaj Pawła. Na drugim miejscu Robert Chmiel, na najniższym stopniu podium. Ginger, wygrałeś, widziałeś chłopie. Dzisiejsze zawody, indywidualne mistrzostwa ligi, aha, no to już było, a nie, to pierwszej ligi, czyli my tutaj nie mamy nic. Ale sponsor pewnie będzie chciał iść, też się nie chce ze mną spotkać, no nie, niedobrze. O, znowu Krajowa Liga Żużlowa. No tylko, że mówię, że to trochę sprzęcik, kurde, tutaj kuleje. Sponsor, tak, zaprosił mnie, 331, czy na jedną oponę mam. A tą co jechałem, a właśnie jak tam mój motocykl. Wygląd, szybki rzut oka. Nie wygląd, garaż. Łańcuszek dostał, jeszcze na 21 biegów jest. Sprzęgło jest na 42 biegi. To jest, że nie zarobię na sprzęgła, nie? 42 biegi sprzęgło, uhuhu. No dobra, tą oponę sprzedajemy. Oczywiście kupimy ją. Bo jakby inaczej. Trzynaście koła mamy, no niedobrze. I jakie zawody przed nami, gdzie? I na jakim torze przede wszystkim? Przyczepny, no to dobrze. To mamy w pile tor przyczepny. Wszystko się dobrze układa, ok. Pomiń. Tak, próbę toru pomijamy. O, jedziemy w pierwszym biegu, ja mówiłem tor przyczepny, nie? Więc tutaj sobie zmienimy, szybko mechanicy dadzą radę. No i klikamy, lecimy. A co? Sokołek, Cymara, Budniak. Jedziemy na własnym torze, publiczność dopisała. A czy my dopiszemy start równy całej czwórki, wąski tor. Na razie i drugie miejsce. Ale kurczę, nie jest tak wcale hop-siup. Ale zaraz tutaj mnie pociągło do bandy maksymalnie, to muszę uważać. No i teraz uderzyłem w bandę, no nieładnie, próbuję przy tym krawężniczku.
Ciemno, ciemno, czarna szpryca, czy jeszcze go zamknę? Nie udało się, ale troszeczkę go zbiłem z toru. Nie, jednak teraz za mocno skontrowałem. Tylko jeden punkt, niestety tylko jeden punkt. Nie było łatwo. Powiem szczerze, ten tor to taki, no, muszę uważać, bo bardzo mocno ciągnie do bandy. Okej, dobra, lecimy. Saks, Bachuber i Limek. Ale mnie zrobili, chciałem ich tam zamknąć do płotu, a oni mnie tak poustawiali jak chłopca. Co ja taki wolny jestem? No teraz próbuję coś tutaj gonić. Ale to i tak nadal nic, to by nic nie dało, jak to mówił klasyk, nie? Zasypali mnie, no teraz w końcu się udało, ale niestety właśnie chciałem zrzutkę za krótki tor, wykluczony. No i, no proszę, wycofali mnie, ale w końcu jeszcze dali szansę. Ach, kurde, niedobrze. No kurde, podpuścił mnie, całe szczęście, że to on pierwszy. Dobrze, tu nie ma jakichś takich mikroruchów, co nie? Jeden punkt z urzędu mam. Jeśli dojadę oczywiście, Jędrzej Chmura też tutaj jedzie. Na razie na drugim miejscu. No ale kto? On mnie raczej wypchnął, co nie? No dokładnie. No to dwa punkty z urzędu. Ale ciężki ten tor w pile, to sobie tor wybrałem. Ale tutaj Jędrzej Chmura poszedł jak rakieta. Ale cicho, bo akcję reaktywację zrobiłem dość dobrą. To ja tutaj wyczyniam. Aj, nie, no tak jeszcze weź, chłopie. Co on teraz, upadł? Czy zaraz będę miał kontuzję, ty? No nie, no te zawody to w ogóle nie mogę uznać za udane. 28 tylko zarobiłem. Już nawet na oponkę nie będzie. Dobra. Moi kochani, tu postawimy kropkę. No tak zaczęliśmy naszą karierę. W sumie jeszcze tylko zobaczymy. No do ligi to i tak mnie nie dopuszczą, nie? Ale jak my sobie weźmiemy tutaj Polska Krajowa Liga Juniorów, piąta runda, no właśnie, a motocykl zniszczony, podejrzewam, już na maksa. Sprawdzimy to. Łańcuszek na 19 biegów. No cicho, bo w miarę, no szkoda, że silnik na 55 biegów. Skąd ma to później pieniądze wziąć, nie? Tylna opona, żebym nie zapomniał. Kupić zieloną. No ten debiut przed własną publicznością nie był udany. To sobie trzeba jasno powiedzieć, jasno i otwarcie. No i tak to właśnie wygląda, tak wygląda kariera Adama. No nie jest za rewelacyjnie na początek, mam nadzieję, że będzie lepiej. To tyle, mam nadzieję, że się podobało. Łapeczka w górę, mile widziana, subik również, a my lecimy dalej. Do następnego, trzymajcie się, cześć!